Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Top Model. Tym razem będzie to Top Model z Klanowiczami, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym mordeczka abyś zostawił subikap na moim kanale, ponieważ ścigam się z Rostem. Kto pierwszy wbije 150 tysięcy subskrypcji i osoba, która przegra ustawia awatar zwycięzcy na dwa dni. Więc mordeczko, zostaw suba, byśmy nie przegrali. Pokażmy Rostowi, że jesteśmy lepsi od niego. Aktualnie mamy jakieś 500 subów przewagi nad nim, więc naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Na no teraz już nie przedłużając przechodzimy do odcinka i pierwszą kategorią w tym top model będą do postaci na daleko, więc zaczynamy już sobie od razu z pierwszą gierką, więc można tu brać takie postacie jak tam Brock Piper ewidentnie jakiegoś 8-bita można wziąć, oprócz tego Colta też można wziąć, yy, co tam jeszcze jest Karl też może w sumie być no, penny Jessie w sumie też, więc dosyć dużo jest naprawdę skinów odin też może być KRUK, jak najbardziej. Więc dobra, najpierw zbierzemy sobie te cuby, żeby nas tu ktoś przypadkiem nie zabił, bo nieraz zdarzają się jakieś trole, ale tutaj gram z klanowiczami, więc wśród klanowiczów takich osób raczej nie ma, bo gdyby ktoś coś takiego zrobił, to by pewnie wyleciał z klanu. Więc zabijamy sobie najpierw broki, ponieważ broki. To powtarzają się, a myśmy ustalili, że jak jakiś skin się powtarza, to go wywalamy. Dobra, już zostały same skiny pojedyncze. Mamy tutaj takie skiny jak Karl, Leonard Karl, nie jest jakiś najgorszy. Tanuki Jessie, jakoś mi się nie podoba. Potem mamy Gina, Colta, kurczę, Kruczka jeszcze. A nie wiem, kurczę, kogo. Dzina czy kruka, bo myślę, żeby kolta zostawić i piperkę. Piperka na 100%, yy, więc no chyba odpadnie po prostu džin oraz kruk, a zostanie. No, niech będzie ten kolcik z piperką i zobaczymy, kto między nimi właśnie wygra. I kto wygra, no to zwycięży w tej rundzie. Przypominam, że jak ktoś wygra dwie rundy z trzech, ponieważ gramy trzy rundy, to wtedy dodaje tą osobę do znajomych. Więc zobaczymy, czy jakiś klanowicz wygra. Z tego co pamiętam, w pierwszym odcinku top model na moim kanale, który na ten moment ma jakieś ponad 120 tysięcy wyświetleń, no to jakiś klanowicz chyba wygrał wtedy, z tego co pamiętam. Więc zobaczymy, czy teraz również im się uda. I jestem też ciekaw, czy na przykład. Ten Klanowicz, co wtedy wygrał? Dalej na przykład będzie w tym odcinku. Czy weźmie udział w tym odcinku, bo w sumie nie pamiętam kto wtedy wygrał. Możecie dać znać w komentarzach, jeśli oglądaliście ten odcinek. Tutaj piperka raczej padnie, bo nie ma szansy na kolta, na blisko, chociaż mało brakło, powiem Wam. Więc Kolcik tutaj wygrywa pierwszą rundę, no i lecimy do drugiej rundy. A druga runda będą to skiny do postaci na blisko. Myślę, że spoko, jeszcze takiej kategorii nie było. W ogóle jeśli macie jakieś kategorie, to piszcie w komentarzach, ja będę brał propozycje do następnego odcinka. Tutaj im tylko napiszę, że właśnie skiny do postaci na blisko. No i klikamy sobie ready i czekamy aż po prostu wszyscy klanowicze sobie wybiorą skina. I zaczynamy kolejny meczik. Dobra, wszyscy już dali ready, więc zaczynamy z giereczką. Zobaczymy kto tym razem wygra. Przed chwilą wygrał yy, RIP Love You czy coś takiego. Nie, na początku miał RIP wniku. Yy, więc zobaczymy komu teraz się uda wygrać. Widzę tutaj jakieś Bibi Leona. Okej. Okay. Kolejna Bibi, chyba dwie Bibi są. Mortis tak, są nawet trzy Bibi, Ojojoj, no to tutaj zły wybór był, żeby wybrać tą bibi. Dosyć sporo osób ma właśnie tego skina, więc szkoda, ponieważ wszystkie te skiny odpadną, a ten skin jakiś do najbrzydszych nie należy. Nawet ja go mam, moim zdaniem nie jest jakiś mega ładny, jakiś mega brzydki też nie jest. Taki przeciętny bym sobie powiedział. Ja tego skina dostałem od supercela, więc dobra, zabijamy jeszcze tą jedną bibi. No i teraz zostaje tak, ból. Yy, drugi Bull, Mortis, Leon, Szelka oraz El Primo. Zabiję chyba tego Bulla niebieskiego, ponieważ no nie jest jakiś brzydki, ale jest taki jednokolorowy. Te inne skiny, co zostały moim zdaniem, są ładniejsze. Na przykład taki El Primo myślę, że ma naprawdę duże szanse wygrać, więc zabijamy sobie tego Bulla. Yy, potem myślę, żeby yy, Mortisa, ponieważ Mortis, no nie lubię Mortisa. Po drugie, jakiś, nie wiem, lepszy jest ten na przykład nowy skin do Mortisa, jakoś niezbyt mi się podoba, więc tego Mortisa również sobie tutaj zabijamy. No i teraz mamy El Primo, Szelkę, Bula oraz Leona. Ajajajaj, Szelka odpada i chyba Leonik też odpadnie i będzie walka między El Primo oraz Bulem. Nie wiem dlaczego ten El Primo sobie naładował Ulcika na Leonie. Moim zdaniem jest to nie fair, ponieważ na przykład teraz ten ból no, ma mniejsze szanse, ponieważ nasz El Primo ma już ulta, a ból nie ma. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi. Yy, mamy tutaj, aha, to jest RIP ten yy, El Primo, dobra, więc jeśli on wygra, wygrywa już dodanie do znajomych. A teraz ma naprawdę spore szanse, ponieważ ten ból nie ma ulta, a on ma ulta. Więc no, jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Również tutaj wszyscy mają gadżet, więc ten ból w razie czego ma zawsze gadżecik, a gadżet jest naprawdę spoko, więc jestem ciekaw jak to wszystko się potoczy. Hmm, strefa jest już coraz mniejsza, ten ból co chwila obije tego El Primo, ja się tutaj zbliżę, żeby było widać tą walkę. Okej, okay. no powiem wam, chyba, a ajajaj, naprawdę zacięta walka, ale chyba wygra ból, chyba wygra ból. Dobra, skacze El Primo, ból wygrał, więc gratulacje mordeczko. To jest nick Radek. Ej, to nie był chyba... To nie był Radek ten, co wygrał pierwszy top model na moim kanale? Chyba to był Radek, jeśli się nie mylę. Chyba właśnie Radek wygrał top model. Dajcie znać w komentarzach, czy Radek właśnie wygrał top model. Teraz przyszedł czas na ostatnią kategorię, a tą kategorią będą skiny za 150 gemów, więc myślę, że spoko kategoria były już skiny za 300 gemów, za 80... Za 30 jeśli się nie mylę A za 150 jeszcze nie było w żadnym odcinku Więc czas to zmienić Pierwszy raz mamy Tomoto kategorię Dawajcie znać w komentarzach Właśnie swoje propozycje na kategorię Bo szczerze mówiąc Nagrałem jakieś 7 czy 8 odcinków stop model Naprawdę dosyć dużo już tych top model było I mam coraz mniej pomysłów na kategorię Szczerze mówiąc Więc możecie dawać znać w komentarzach Ja jestem ciekaw właśnie co napiszecie no i zaczynamy top modelik. Czy jakiś skin się powtarza? Powtarza się Mortis, dobra, więc Mortisa od razu zabijamy. Jest Chorus, bo jest ta Piperka. Dwa skiny naprawdę ładne. Za 150 gramów, jeśli się nie mylę. Leon, no niech będzie słaby skin. Tutaj mamy Nite. Nita jest w ogóle za 150, mi się wydaje, że ta nita jest za 80 gemów. Mamy też Dina, który odpada, ponieważ mi się nie podoba ten skin w porównaniu do innych. No i Bibi chyba też musi odpaść. Albo nie, zróbmy tak, że niech wszyscy w trójkę zawalczą, więc piperka, idź sobie tam do góry, bo idź sobie w tą stronę. A tutaj Bibi idziesz w tom. Bardzo dobrze. Ja sobie idę w dół. No i czas się strzelać. Proszę bardzo, możecie się strzelać. Zobaczymy, komu uda się tutaj wygrać. No, czasami tak robimy, że trzy skiny się strzelają i wygrywa po prostu jeden. Zawsze ten, co jakoś ucieknie od tych. Bo zawsze się dwa między sobą najczęściej biją, a ten jeden gdzieś tam stoi z boku. I zazwyczaj ten skin wygrywa. Ja najbardziej liczę na. Kurczę, mam w sumie dylemat między Chorus Bo a piperką, ponieważ moim zdaniem te dwa skiny są naprawdę spoko. Ta Bibi, no nie, nie tak bardzo. Moim zdaniem, Chorus Bo oraz ta piperka jest ładniejsza od tej Bibi. Dajcie znać właśnie w komentarzach możecie napisać, który skin według Was z tych trzech jest najładniejszy, czy Piper Amor, chyba tak się nazywa? Heroska Bibi lub Horus, bo Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw, kto jak myśli. Moim zdaniem. Chorus Bo oraz Piper Amor jest naprawdę spoko. Gdybym, bieł, gdybym miał wybierać między tymi dwoma, no to wybrałbym chyba Chorus Bo. Kupiłem tego skina Piperkę, też jest naprawdę spoko, ale jak już mam wybierać pomiędzy tymi dwoma, to właśnie wybrałbym Chorus Bo. Bowal no miny, zatrzymał Bibi, ma mało HP, czy uda mu się przeżyć, tak jest, no i teraz strzelajcie się między sobą, proszę bardzo, bo chyba padnie, no niestety, ale tak to wyszło, Piperka wygrywa ten oto meczyk, jaki to jest w ogóle osoba, warzywko, 1, 2, 3, chyba nikt jeszcze nie wygrał z tym nikiem. zaraz sobie sprawdzimy zresztą jak to wszystko wyglądało. Więc wchodzimy sobie od razu w battle loga i sprawdzimy po prostu jak wyglądały te meczyki. Więc mamy tak, w tym meczu Warzywko oraz Rip, w tamtym Radek i Rip, a w pierwszym Rip oraz Warzywko. Kurczę, Warzywko dwa razy był i Rip też, czyli Warzywko ma jednego wina, Rip ma jednego wina. Może dajcie znać w komentarzach, czy następnym razem jak się tak yy, zdarzy, że... Dwie rundy wygrały dwie inne osoby. Każda z nich ma po jednym winie. To czy nie zrobić jeszcze jednej rundy, czyli wtedy byłyby cztery i jedna z tych osób by po prostu wygrała. Myślę, że to by było spoko rozwiązanie. Oczywiście wpadajcie również do klanu Defarel Team. Przyjmujemy aktualnie o 20 400, więc zapraszam wszystkich. A ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.